Jest, moi drodzy, moi kochani, witamy Was. Druga część, moi drodzy. Spotykamy się dzięki uprzejmości sklepu Makromas. Sfinansował to nagranie, mogłem przyjechać, dopytywaliście się kiedy, co i jak. A sklep Makromas mówi, doprowadzimy to do skutku szybciutko. Także dziękujemy. Z kodem rabatowym DL10 zakupy suplementów 10% taniej. Witamy. Cześć. Naszego tajemniczego, kurczę, tego, jak? Gównoburza, czy eksperta, czy tam, każdy sobie nazwie po swojemu. Moi drodzy, druga część sekretów Krav Magi. Także dzisiaj lecimy już tak z tym, tam było wprowadzenie. Dzisiaj z konkretnym pojazdem lecimy. Tak czy nie? Czy będziesz łagodził trochę znowu? Nie, dzisiaj pojedziemy już, wylejemy, myślę, wszystkie żale swoje główne. No to... A jest chyba o czym opowiadać. No to tak jak wszędzie, nie? Tylko że właśnie ludzie myślą, że jak już są te w cudzysłowie nowoczesne systemy, to już są, kurde, już jest wolne od wad, od wszystkiego, bo jak było stworzone nawet fajne, to już nic się nie mogło zmienić. A wspomina się o tym, że zawsze ludzie za czymś stoją, nie? No niestety. A jak system jest nowy, skuteczny, to daje pewną władzę, tak? Bo jesteś inny od wszystkich, robisz coś lepszego, fajniejszego, więc to daje jakąś tam władzę, tak? No a władza przyciąga ludzi, niestety słabych. Stąd mam, przesuniemy sobie może tu jeszcze trochę bliżej. Władza przyciąga ludzi słabych. Bo jak się ma władzę, to nie trzeba się wysilać już, nie? Żeby coś w życiu osiągnąć i potem tak się dzieje. Także ja tak gadam, bo tak mnie prosił, żebym ja troszeczkę rozkręcił, bo ma taki wolny rozpęd nasz. Ten, czy możemy powiedzieć, jak się nazywasz, czy nie możemy, czy nie wiem. Możemy. Wielki mistrz B. Myślę, że możemy. Z Pawłem, tak. Także drogi Pawle, jak to tam wygląda? Czemu, jak mówisz, wstyd ci podpisywać się, że jesteś instruktorem Krav Magi? No właśnie, dzisiaj... Momentami w każdym razie. Momentami. Specjalnie ubrałem koszulkę z napisem Krav Maga, mimo tego, że bardzo często gdzieś tam w naszych rozmowach telefonicznych wspominałem Damianowi, że jest mi po prostu wstyd. Czasami wstyd mi jest się przyznawać do tego, że swoją drogę zacząłem od krawki i że koniec końców zostałem instruktorem w dwóch organizacjach. Bo przeglądając YouTube'a, jak sobie wpiszesz Krav Maga i zaczniesz oglądać te filmy i zobaczysz tych wszystkich czarodziejów... Czasami nie odróżnisz od systemy. Trochę tak. No, Momentami jest magia taka, że... No tak jak nie pamiętam, czy o tym wspominałem na poprzednim filmie. Gdzieś tam mam jakieś doświadczenia. Nieistotne, mów. W jakichś tam sportach walki miałem fajnego, bardzo dobrego instruktora. I obracałem się w tym towarzystwie takim typowo sportowym, jakieś MMA, grappling, brazylijskie jiu-jitsu. Ty, dopalilibyśmy tu jakieś światełko jeszcze? No, tak trochę jeszcze chyba możemy. Sorry, drużyna ten. Cyk? O, troszkę jest. No, może tak być. Jest gitara. O, będziecie mieli troszeczkę lepszą jakość. O, i tak w sam raz światło na ciebie. Wiedziałeś, jak chcę tu zaświecić? No, o to chodziło. W błysku fleszy. No, do tematu. Kontynuując, tam naprawdę w tym towarzystwie było mi wstyd po prostu, bo to byli goście obici, nie? Jakby siedzący w realiach walki jako takiej. I gdzieś tam oni znali, na czym polega krawka. Jak ja mówiłem, że ja z Krav Maga, to wiesz, wszyscy takie ironiczne uśmiechy, głowa w dół. Konsternacja, żeby się nie roześmiać na głos, żeby mu nie było przykro. No trochę tak, ale jakby z perspektywy czasu im się kompletnie nie dziwię. Bo, no mówię, jeśli człowiek nie siedzi w krawce i nie pójdzie tak trochę dalej w tym, ja nie ma jakiejś takiego własnego samozaparcia, żeby trochę pokopać, dojść do pewnych rzeczy. Nie dotrze przede wszystkim do tych sensownych instruktorów. Otóż nie? To. No to ja im się nie dziwię, bo mówię, wpisujesz na YouTubie Krav Maga, oglądasz, to mówisz, ja pierdolę. No, no bo, to jest ten, bo to jest ten problem, że jak się zajmujesz byciem dobrym i poprawianiem swojej umiejętności, to masz mało czasu na reklamę, na robienie nagrań i tak dalej, i tak dalej.
Natomiast jak jesteś kiepski i chcesz błyszczeć, nie chce ci się tam za bardzo szlifować swoich umiejętności, no to masz dużo czasu na robienie nagrań. Dlatego tych nagrań, różnych tam zajawek na YouTubie, wszystkiego Krav Magi jest pełno, no ale się rzeczy od gości, którzy kurde, no niespecjalnie coś sensownego reprezentują. No i właśnie, i dlatego, także no siłą rzeczy. Tych, których mniej widać na YouTubie są, to jest taka wskazówka, że oni spędzają czas na czymś innym niż na lansowaniu się. Otóż. Oczywiście z wyjątkiem waszego pokornego sługi. Z wyjątkiem, mnie jest dość dużo, a jestem zajebisty. Skromny. Nie no, to w pierwszej kolejności, oczywiście, że tak. No, no więc to, dlatego trochę tak, no smutno mi, po prostu, generalnie smutno mi, czasami jest mi wstyd się wypowiadać, że jestem instruktorem krawki, bo... Ja co to, jakie najlepsze, bo to, że ja tam widziałem gdzieś na necie, to jest jedno, no ale jakich ty na własne oczy doświadczyłeś na tych cudów, kurde, magicznych w krawce, jakie tam były patenty. Też są takie jak u Zbyszka, że napastnik z nożem boi się noża tak samo jak i ty, czy może tak, większe, czy tak, może nie aż tak grubo. Takie hasła też słyszałem podczas mojej początkowej drogi krawkowej, tak to nazwijmy. Natomiast były takie, no gadań, nie pamiętam, czy to już mówiliśmy poza kamerą, czy nie. Mów, nieważne. Mataleo od tyłu, gość siedzi, dusi. Natomiast pamiętam takie rozwiązanie, które mnie bardzo rozbawiło. Polegało mniej więcej na tym, że tam jedną ręką gdzieś się szarpało, starało się odwrócić i jedną ręką tam uderzać w głowę, nie? No i mówię, no ale halo, to przecież jak ja wezmę i go zacznę dusić, schowam łeb, to no, już nic nie zrobi, nie? No tak. Jak dobrze, znaczy, jak dobrze dopnę, no to te schowam. Uderzenie, to nie. Jaką ono ma siłę, nie? No nie, no ten, no właśnie, to uderzenie ani siły nie ma, ani nic, więc nawet nie wiem jak można, no to tylko można na to wpaść, jak się... Nie wiem, w miarę dobrze uderza, weźmie się jakiegoś takiego początkującego, takiego jeszcze, któremu się sprało mózg, że kurwa trener jest mistrzem świata. I takiego bez adrenaliny się go tam popaca, no i co, boli cię ten, to wiadomo, że chcesz puścić, nie? Natomiast zapomina się o kontekście, że nie atakuje cię ktoś, który chcecie zaprosić na kawę, jest ostoją cudowności i wspaniałości, tylko kawał z kurwy syna, który chce ci urwać łeb, nie? No, otóż no, to. A jemu trzeba tak zdrowo za... uderzyć. Tak jest. No, więc no trochę... No dawaj, jakieś dalej jeszcze. Dzisiaj mamy cisnąć, to ciśniemy. Było jakieś dużo różnych takich techniczek, gościu z nożem, tam jakieś kontrola ręki i zamiast się zająć tą ręką, to tam pamiętam 20 tysięcy kopnięć, uderzeń na głowę, potem jakieś dźwignie, przesuwania rąk do nadgarstka. No, takie no. Jakieś, takie filmowe, trzyma go za tą rękę. A, cały czas w międzyczasie go gdzieś tam okłada, nie? No, ja mam trochę chyba inne tak podejście do tego, cuda, ale takie cuda. No dużo no, takich... W Krav Madze też takie cuda, tak, że widzicie. I celowo mówię w Krav Madze, no bo mówię, to... Ludzie robią. Jak się ktoś podepnie pod jakiś system i potem robi głupoty, no to niestety idzie to na konto systemu, nie? No, niestety. Właśnie niestety. No, dlatego stąd też trzeba wiedzieć, że tu chodzi o człowieka, o instruktora, tak? A nie, że Krav Maga jest zajebista, albo Krav Maga jest gówniana. MMA jest zajebista, albo MMA jest gówniane, nie? To niestety, no. Nawet najlepszej rzeczy, najlepszą rzecz można spaprać. Otóż to. No, ale jak wylewamy dzisiaj gorzkie żale, to jedziemy. Ilość technik dla mnie w tych dużych organizacjach jest inaczej. Krawka wyszła z wojska i tam w wojsku generalnie rzecz biorąc nie ma dużo czasu na naukę walki wręcz. Żołnierz ma broń podstawową, długą, jakąś krótką nóż, a dopiero na końcu jak się wyprztyka ze wszystkiego, już nawet nie ma, jak no nie wiem, pogubił tą broń, cokolwiek się stało. No to wtedy wchodzi walka wręcz, nie? No tylko jak dużo jest takich sytuacji? Kiedy ze wszystkiego się... Uwzględniając jeszcze fakt, że w większości wypadków działasz z drużyną. Otóż to, nie? No, nawet jak coś ci nie pójdzie, to kumpel go odpali. Dokładnie. No, no otóż to, nie? Więc tego czasu nie ma, nie ma na tyle, żeby z gościa zrobić zawodnika sportu walki takiego, który wchodzi do klatki i walczy, nie? Więc krawka w swoim założeniu to miało być parę, czy tam paręnaście może technik.
I tyle, i koniec. Natomiast teraz tego się zrobiło. Zrobiło się takie, w zasadzie bym powiedział, w każdej większej organizacji przedsiębiorstwo, które musi zarabiać, nie? Proste. W związku z czym, jak utrzymać długo studenta, żeby cały czas wpłacał kasę? No, No, to jeśli będzie moje paręnaście, tak to i. zwane złote ruchy Otóż to, za nie? złotówki, No, kurde. więc jak wprowadzimy paręnaście technik, to on pochodzi pół roku, wszystkie pozna i pitnie. Nie będzie kasy. No to co robimy? No, z więcej technik, nie? Jebie, i teraz co zrobić, żeby jeszcze więcej zarabiać? No, egzaminki. Czyli one są wprowadzane jako do takiego, że tak powiem, obowiązkowego programu nauczania, nie? Że dużo technik, Tak? bo ten potrzebuje innych, bo jest inaczej zbudowany niż ten, więc ten jemu trochę Tak, inne techniki wszystkie są podsuniemy. obligatoryjne. Wszystkie i tych Aha. technik jest od groma. Od groma i teraz w organizacji, w której ja zaczynałem, tak pi razy drzwi, tam powiedzmy egzaminy są co pół roku, jeśli nie jesteś jakąś tam, w cudzysłowie, przepraszam, pokraką, no to żeby dojść od tego poziomu początkującego do tego, nazwijmy to, czarnego pasa, no to bez mała wydaje mi się 5-6 lat, nie? No i jakby, jak to się ma do tego, czym była Krav Maga na początku? System wojskowy na potrzeby użyteczności żołnierzy, gdzie po 3 miesiącach już wydupczasz na miasto i robisz swoje, do 6 lat szkolenia, gdzie masz 10 tysięcy technik, nie? No wiadomo, że ich tyle nie ma, ja to mocno parabolizuję, ale tych technik jest naprawdę masa i dochodzi już do takich absurdów, że jest, powiedzmy, atakuje cię czymś, co trzymam w rękę, nie jest to nóż, tylko powiedzmy butelka. W drugim rozwiązaniu jest kamień, w trzecim rozwiązaniu jest, kurde, no nie wiem, popielniczka, w czwartym piłka gumowa i na każde z tych przedmiotów jest inna technika, którą oczywiście musisz znać, bo ją musisz zaprezentować na egzamin. I teraz ja się pytam, w momencie dużego stresu, ktoś cię nagle z zaskoczenia atakuje w ciemnej uliczce. Ale A ty masz, nawet... czekaj, czekaj, ja to kończę tylko. I masz ułamek sekundy, żeby rozpoznać, twój mózg w zasadzie ma, żeby rozpoznać, co on trzyma w ręce w ciemnej uliczce, przy przyciemnionym obrazie, rozpoznać, co on trzyma w ręce i twój mózg jeszcze musi się ogarnąć, jaką technikę do tego zastosować, bo czy on trzyma kamień, jest inna, czy trzyma popielniczkę, jest inna, czy trzyma butelkę, też jest inna. No Takie to ja się pytam, cuda wymagali. o co chodzi? Jaki jest sens w tym wszystkim, bo, no bo ja nie widzę. No takie dzielenie włosa na czworo, takie bezsensowne, bo no, to nic nie wnosi. Nawet pomijając, że tak powiem, te... I widzisz, i nawet określenie realne zastosowanie spaprali, że nawet ciężko mi go użyć, tak, bo mi się to źle kojarzy, realne zastosowanie, bo jest tylu tych realnych, kurwa, a magików, No Zbyszek też realne że tam zastosowanie po wszyscy są prostu. realni, wszyscy, realna samoobrona i ten, że teraz trzeba wymyślić jakiś nowy termin, który by świadczył o tym, że to, co robisz, to jest faktycznie dotyczy realiów, tylko jak? Jakbyś to zabrali i spaprali. Także, nie, no ale bez sensu, bo użycie techniki powinny dyktować warunki. Pomiędzy tymi narzędziami one nie zmieniają specjalnie warunków, więc nie dyktuje to zmiany podejścia, tak? Już różnica między kamieniem a nożem, no to tak, kamień a pałka, no tu można się gdzieś tam pokusić, nawet, ale tylko, że tu już nie będzie różnica chyba w zasadzie w technice, tylko już tam w podejściu do tego, żeby się tam, wiesz, w kontroli dystansu i tak dalej, nie? Chociaż może gdzieś tam jakieś tam inne techniki też by były dopuszczane, gdzieś tam z kamieniem trzymanie na dystans, gdzieś tam. Rozważanie. Natomiast no, nie ma to dużej różnicy. Natomiast między nożem a pałką jest, między nożem a maczetą jest, między maczetą a kamieniem, maczetą a nożem, tak, no to dyktuje trochę inne podejście. Ale jak wszystko podobne i różne ten, no to faktycznie ktoś miał bogatą fantazję. No ale to w moim przekonaniu wynika właśnie z tego, że tych technik trzeba narobić tyle, żeby długo trzymać studentów, nie? Żeby student miał przeświadczenie, że on ma się jeszcze czego uczyć, żeby siedział w organizacji, płacił pieniądze, te miesięczne gdzieś tam na treningi, płacił za seminaria, płacił za egzaminy, dostawał kolejne stopnie, bo ja przynajmniej tak widzę społeczeństwo, że większość jest leniwa. Większość by chciała mieć ten stopień, żeby, wiesz, ponapinać się, że on jest, kurde, ma jakiś tam stopień wysoki i on jest, wiesz, fajterem, on jest prawie komandosem i tak dalej. Ale jakby bardzo mało ludzi
Tak, gdyby im zabrać tą całą otoczkę jakichś tam egzaminów, których ja akurat osobiście jestem przeciwny. Nie mówię, że inni, którzy są za egzaminami, są, nie mają racji. Ja uważam, że egzaminy akurat w Krav Maga są bzdurne, bo brałem udział w wielu egzaminach i wiem, jak one wyglądają, jak przebiegają, i mówię, że we wszystkich organizacjach, akurat w której ja miałem egzaminy. I wiem, że to jest ściema, po prostu. To jest wyłudzanie kasy. Ta kasa oczywiście gdzie leci? Do państwa Bahrain, Izrael, w większości. Nabijanie kasy, nie? Bo jakby tak operacyjnie dla studenta ten egzamin nic dla niego nie wnosi, nie? Poza tym, że dostanie kolejny stopień, który Dla o mnie niczym nie mówi. zależy, wiesz co, zależy jak przeprowadzony. No ma dla mnie pewien, egzaminy mają pewien potencjał wartości, bo to jest, jeśli to nie jest tak, że o, przyjdziesz, zapłacisz, pomachasz i już masz stopień. Tylko, że faktycznie możesz nie zdać tego egzaminu, nie? To jest taki pewien stres, jak ja sobie poradzę, tak? To jest taka sytuacja próby, więc takim kontekstowo tak się zbliża wiesz, pod jakąś spinkę na ulicy, tak? Kurwa, tyle lat trenuję, tu jest coś tam, czy sobie poradzę, czy coś. Tu jest takie same tam podejście do egzaminu. Tylko no właśnie, zakładając, że ten egzamin jest faktycznie egzaminem, a nie tylko taką popeliną do odfajkowania, żeby tylko był pretekst do wyciągnięcia kasy. Tak, zgadzam się, w większości wypadków egzaminy w ogóle, bo ja tam w egzaminów Krav Maga nie widziałem, nie miałem do czynienia. Natomiast ogólnie tak widziałem w sportach walki, sztukach walki gdzieś tam, które w zasadzie w tych założeniach pierwotnych wszystkie to były jak Krav Maga, a zrobiło się to, co się zrobiło. Krav Maga też zmierza w kierunku sportu. Chyba, zresztą już od dawna chyba tam jest, bo Tak są Mistrzostwa jest, Świata. Widziałem najlepszego wojownika Krav Maga, bo w paru choreografiach kościami porzucał i uznali, że jest mistrzem świata w Krav Maga. tak. Tak jak było nagranie, które skomentowałem, prezydent czy zastępca prezydenta jakiegoś miasta, i on trenuje kung fu i ma tam jakiś tam dan w kung fu i ma pierwszy dan w samoobronie. No to miło. No to tak mi się kojarzy w ogóle Krav Maga też, chociaż tu jest takie bardziej dosadne, tak kurwa, pierwszy dan w samoobronie, no to pierwszy dan w wygrzebywaniu się z gówna. To równie dobrze tak można A nazwać. to fajnie, że to poruszyłeś, bo ja w ogóle o tym zapomniałem. Te mistrzostwa czy zawody w Krav Maga, no dla mnie to jest absurd. Jak można zrobić mistrzostwa Polski w Krav Maga, gdzie Krav Maga jest systemem typowo samoobrony? Tam nie ma żadnej filozofii, No masz jakiejś. zareagować na atak zaskoczenia, Tylko że, no a na właśnie. mistrzostwach prezentujesz dokładne przeciwieństwo. Tak Wszystko z jest. góry wiesz, obaj wszystko wiecie i prezentujecie. No dla mnie to jest absurd, gdzie wiesz, że jedziesz na zawody, masz jakby poustawiane, co robisz po kolei, czyli na przykład powiedzmy najpierw atak nożem z góry, potem pałka, potem to, potem tamto, bla bla bla. I przez 3 miesiące siedzisz i jedziesz tą choreografię, bo to jest choreografia, tego się nie da inaczej nazwać. Jakby, gdzie tu jest sens tego Krav Maga, nie? No, dla mnie to jest, tak jak powiedziałeś, totalne zaprzeczenie ducha. Ja przepraszam teraz osoby, które biorą w tym udział, ale dla mnie to A czy ma jest. tą pewną wartość treningową? No bo jak wiesz, pod warunkiem, że pracujesz na tych rozwiązaniach związanych z realiami, a nie jakieś tam fikasz kurwa salta i koziołki, no to jak 3 miesiące się szykujesz, no to 3 miesiące pracujesz nad daną reakcją, na Tak dany jest. bodziec. Więc zakładając, że prezentuje się i pracuje się na rozwiązaniu, które faktycznie by się sprawdziło w sytuacji zagrożenia, fenomenalny trening. Natomiast ja obserwowałem troszeczkę tych nagrań z tych różnych tam mistrzostw, to tam kupę rzeczy to są takie, żeby się John Wick nie powstydził, No, otóż kurde. to. I wtedy to jest czas, nawet nie tyle, że stracony, tylko to jest takie antyszkolenie, bo pracujesz nad czymś, co w sytuacji zagrożenia ci jeszcze bardziej zaszkodzi niż pomoże. Ale potem zostajesz mistrzem świata w Ale samoobronie. o, i fajnie, i możesz sobie na ścianie powiesić tytuł. No, więc to jest kolejna rzecz taka, która mnie bardzo boli. No bo to się robi, no tak jak powiedziałeś, sport, nie? Z czegoś, co było w zasadzie antytezą sportu od samego początku, teraz się robi z tego jakąś śmieszną choreografię, która w moim mniemaniu niewiele daje. Poza tym aspektem, o którym mówię, że tam jedziesz te techniki, no to. No nie wiem, no mnie to bardzo mocno nie przekonuje, a wręcz zniechęca. Bo co to jest za.
dla mnie przynajmniej, co to jest za tytuł, że powiedzmy zająłem pierwsze miejsce, jestem mistrzem Polski w Krav Maga. Po pierwsze, jak mistrzem Polski? Na, no, takich, no jak? Na takich zasadach to jak mistrz Polski tańca towarzyskiego. No trochę bo masz tak, swój nie? układ, robisz no. przed tymi Pawłowska 10, no. kurde, Tyszkiewicz 10 i Wodecki 9,5. O tyle ciekawe jest w ogóle, zgodnie ze stanem mojej wiedzy, że tam na te mistrzostwa Polski w Krav Maga przyjeżdżają ludzie z różnych organizacji. Więc tak notabene ten skład sędziowski, który tam siedzi, on nie rozpatruje tych technik pod względem ich przydatności, realności czy skuteczności, tylko względem tego, jak to ładnie wyglądało. Niech mnie ktoś poprawi, jeśli się mylę, bo nigdy całe szczęście nie brałem udziału w tych zawodach, ale z tego widziałem reklamówki tego mistrza świata, nie wiem jak się nazywa, jakiś, nie wiem, jak Żyd, Izraelita, nie wiem jak można powiedzieć, żeby zaraz nie zbanowali nagrania. Gość Izraela generalnie, tak? O to mi chodzi. No to on jest mistrzem świata, no bo kto by inny. No, tak. No to widziałem to wszystko to, na co się w swych początkach, zresztą do tej pory też są poważniejsi ludzie z Krav Magi, się zżymają, czyli to, że ktoś cię atakuje jak zombie i zostaje z tą ręką chyba godzinę, że ty sobie w międzyczasie jeszcze zanim się obronisz, to sobie kawę zdążysz zaparzyć, jeszcze nawet upić dwa łyki i robi tam na nim 15 technik, całe kata przerabia na gościu. No i tak wygląda zdobywanie mistrza świata, nie? W tym, że no, masz gościa i sobie tam skaczesz dookoła niego, robisz co chcesz, nie? No to właśnie, tu się zgadzam, że to... Licho wygląda. Licho to no w kontekście, w jakim ma być, tak? Bo jako sprawność fizyczna, gdzieś tam talent, koordynacja, wszystko ten, no to tu rewelacja, tak? Tylko, że no kontekst jest inny. Jeszcze bym się z tym pogodził, z takimi rzeczami, jakby było wyraźnie zaznaczone, że słuchajcie, to robimy, to jest dla rozwijania koordynacji i tak dalej, bo to jednak gdzieś tam poprawia też umiejętności walki w starciu takim naprawdę realnym, adrenalina i wszystko, to też gdzieś tam swoją cegiełkę dokłada. Natomiast to nie są ruchy pierwszego wyboru, to nie jest to, co ci uratuje życie. To jest to, co sprawi, że to, co faktycznie uratuje ci życie, będzie miało na tą większą szansę, będzie troszeczkę lepsze w wykonaniu, nie? Gdyby tak uczciwie do tego podchodzić, a oni tam, wiesz, salta, fikołki, koziołki, real combat. Tak. Real combat. To jest dla mnie największy problem, że taka... brak uczciwości właśnie w tym. Że ci są, że te sztuczki, fajerwerki... działają i uratują ci życie. No. Ale chyba tak z tego wszystkiego to najbardziej bolą mnie dwie rzeczy. Gównianość technik w większości organizacji i oszukiwanie ludzi na zasadzie takiej, że jeśli będziesz się uczył Krav Maga, poznasz te, parabolizując 10 tysięcy technik, to ty jesteś bezpieczny, jesteś takim fighterem, że poradzisz sobie z każdym na ulicy. No nie. To będzie dobry wstęp do kolejnego nagrania, żeby przedstawić swoją drogę życiową, twoje osiągnięcia, dokonania, z kim trenowałeś i tak dalej, żeby nie było, że tak se jeden gruba z drugim pierdolą z kanapy. Głupoty, dwa Janusze, że tylko tego browara brakuje i siatki z biedry. Ale właśnie, no powiedz, jak się skończyła twoja wizyta w klubie sportu walki w momencie, kiedy byłeś już parę lat, już krawki miałeś za sobą i według twojego tam instruktora byłem całkiem dobry. Byłeś już kurwa naprawdę taki, prawie że John Wick. No więc jak odchodziłem z tej mojej pierwszej organizacji, to byłem asystentem instruktora. Gdzieś tam już prowadziłem jakieś treningi dla grup początkujących. No i generalnie rzecz biorąc, grono instruktorskie uważał mnie, że jestem całkiem dobry, nie? Czy tam dobry, no nieważne. No, prowadziłem zajęcia, więc grono instruktorskie stwierdzało oficjalnie, że jesteś całkiem dobry, więc przypuszczam, że faktycznie to byłeś przynajmniej na ich poziomie albo i lepszy. No może nie aż tak, ale powiedzmy nie byłem najgorszy. O, tak bo to tak często wygląda, kurde, muszą se tam, wiesz, przecież nie możesz być taki dobry jak on. No, nie byłem najgorszy. I tak stwierdziłem, że kurde, zapiszę się na MMA, nie? Pójdę się suplementować do MMA, bo to już wtedy zaczynały się jakieś takie niesnaski między mną a tymi instruktorami. No i zapisałem się do klubu różnych generalnie rzecz biorąc
sportów walki. Polecam Kodokan Gliwice. Obecnie już tam, z tego co wiem, nie szkoli. Świetny instruktor Arek Matkowski. Polecam Czarny Pas w brazylijskim jiu-jitsu. Trener kiedyś tajskiego, grappling, BJJ i prowadził MMA. No i z racji tego, że instruktorzy mówili, że jestem całkiem niezły, no to myślałem, że zapiszę się na MMA, trochę się poduczę i już w ogóle będę dobry. Pójdę na spalinki. I jakież było moje zdziwienie, gdzie poszedłem na MMA i przez 3 miesiące dostawałem bęcki. Ale to takie bęcki, że ja nie wiedziałem, co się dzieje. I to była, tak jak ci już mówiłem kiedyś, to była najlepsza decyzja w moim życiu, chyba tym takim, powiedzmy, około sportu walki krawkowym, bo moje ego spadło z kosmosu i się wbiło w ziemię, bo mi pokazało, że krawka, o ile, przynajmniej ta, której ja się uczyłem, o ile jest całkiem w porządku, jeśli chodzi o rozwiązania typu noże, jakieś tam broń i tak dalej, bo uważam, że to akurat krawka umie najlepiej, o tyle jeśli chodzi o samą walkę taką, powiedzmy, pięść na pięść, to jest lichość jak 150. No, i się bardzo mocno zdziwiłem wtedy. I bardzo długo, bardzo spokorniałem i bardzo długo musiałem się uczyć, przestawiać jakichś złych nawyków. Nie musiałeś, wybrałeś. Wybrałem, tak jest, zgadza się. To jest najlepsza decyzja w życiu, jak się ma jaja, żeby wyciągnąć lekcję. To wtedy to jest najlepsza decyzja w życiu, takie się wybranie. Bo kupa osób idzie, zderza się z rzeczywistością i wymyśla sobie wymówkę, dlaczego ta rzeczywistość jest, kurwa, nie taka. I dlaczego jednak pomimo tego, że zbierają bęcki, to system jest lepszy, nie? Tak jak ja widziałem tam w karate, no, że tak, bo te MMA, to tam takie mordobicie bezsensowne, tam oni nic nie potrafią, tylko jak pod tym, jak pod... pod budką z piwem menele się ten płuką i coś tam, a tu to jest sztuka, nie? Zresztą to do tej pory są, jak piszą do mnie eksperci, co to za kopnięcie przesztucza i piętę do pośladka ściągnąć i tak, te wszystko. Ja mówię, no tak jak Van Damme, nie? Tam jeszcze, tak? I stać jeszcze 10 sekund z wystawioną nogą, nie? Żeby pokazać, jak to się kopie ładnie, nie? Ja mówię, no, a w tym czasie ktoś się przewrócił, urwie ci łeb. I tu nie mówię o zawodnikach MMA, bo to są normalne zachowania na ulicy. Kto widział, nie mówię był, ale widział jakąś muckę na ulicy, to przecież tam się łapią normalnie, jak tylko jest szansa, to kogoś przewrócić, to jest nasze naturalne zachowanie. To jest nasze naturalne zachowanie i ona niestety, ludzie sobie szukają, negują, szukają sobie usprawiedliwień, racjonalizacji i tam wymyślają, że ale bo to jest sztuka. Ale sztuka czego? Oligami czy walki? No tak, sztuka walki to wypadałoby być dobrym w walce, nie? Otóż to. Właśnie. Także no to tyle chyba na ten moment naszego marudzenia. W trzeciej części, która również będzie dzięki sklepowi Makromas z kodem DL10, przypominam, 10% rabatu na zakup suplementów, powiemy o tym, gdzie był, co widział, co robił, komu spuścił w pierdol, od kogo zebrał. Właśnie, by się trochę się o naszym tajemniczym gościu dowiedzieli, tak. Oczywiście tam te treningi personalne, to musi się tylko ten żel zabrać i zapraszamy. Na razie. Rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.